Teraz miała też miód, miała 7 młodych. Ufna i wesoła. Kuleczka trafiła do schroniska w Deminach, bo właściciel nie mógł dłużej się nią zajmować. I jest szansa, że suczka wróci do swojego pana, ale tutaj jest prawie setka psów i kotów, które czekają na swoją szansę i nowy dom. W obecnym momencie z racji prawdopodobnie koronawirusa mamy mało przyjęć. Mało jest zgłoszeń w ogóle zwierząt bezdomnych, a dużo adopcji. Ale schronisko może się zapełnić, gdy pojawią się wiosenne mioty psów i kotów. Zapewnienie im opieki należy do zadań własnych gminy. Na ostatniej sesji radni przyjęli tegoroczny program działań. Na ich realizację z budżetu miasta Kielce przeznaczono 1 310 000 zł. Lista zadań jest długa. Ich realizacją głównie zajmuje się schronisko w Deminach. Zwierzę, jak do nas trafia, jest sprawdzane czytnikiem, czy nie posiada już mikrochipu w celu sprawdzenia, czy nie ma właściciela. Jeśli nie ma chipa, to chipujemy zwierzę, odrobaczamy, szczepimy, następnie po przebytej kwarantannie zwierzęta są kastrowane. Ale nie wszystkie bezdomne zwierzęta mogą trafić do schroniska. W tym roku miasto planuje więcej działań edukacyjnych związanych z opieką nad dziko żyjącymi kotami czy ptakami, które często są dokarmiane przez mieszkańców. Miasto chce uregulować zasady prowadzenia tych działań w uzgodnieniu ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi. Czyli jeśli dokarmiamy te koty w danym miejscu, to chcielibyśmy, żeby to miejsce było zaakceptowane przez mieszkańców albo osoby, które odwiedzają to miejsce. Powstał też społeczny zespół do spraw zapobiegania bezdomności zwierząt, którego działalność ma być szersza niż tylko walka z bezdomnością psów czy kotów. Myślimy też o innych działaniach środowiskowych, czy edukacyjnych, czy prozwierzęcych, które chcielibyśmy wspólnie zrealizować. W skład tego zespołu wchodzą przedstawiciele organizacji prozwierzęcych, Straży Miejskiej, Schroniska w Deminach, czy powiatowy lekarz weterynarii. Celem jest podniesienie wrażliwości ludzi wobec potrzeb zwierząt i zapobiegania ich bezdomności.